Niewdzięczność. Niewdzięczność to nie jest brak wdzięczności. Niewdzięczność jest przeciwieństwem do afirmacji. Niewdzięczność to jest stan, w którym ja domagam się od drugiej osoby, żeby się mną zachwycała, a ona się tego nie robi. Matka mówi do córki, jaka ty jesteś niewdzięczna. To jest stan antyafirmacji, to jest stan, w którym nie zachwyca się swoją córką, nie zachwyca się sobą, jaką ma wspaniałą córkę, a przez to pośrednio nie zachwyca się tym, jaką jest wspaniałą matką. I stan niewdzięczności to jest stan, w którym osoba, która mówi o tej niewdzięczności, robi komuś krzywdę i sobie też. Wystarczy.